schon gelesen haben. Chcielibyśmy dzisiaj również na początku przeczytać ten sam urywek z Jana, Ewangelii Jana, 12 rozdział, który czytaliśmy już wczoraj. Jana 12, pierwsze trzy wiersze. A na sześć dni przed Paschą poszedł Jezus do Betanii, gdzie był Łazarz, który umarł, a którego Jezus wzbudził z martwych. Tam więc przygotowali mu wieczerzę, a Marta posługiwała. Łazarz zaś był jednym z tych, którzy z nim siedzieli przy stole. A Maria wzięła funt czystej, bardzo drogiej maści nardowej. Namaściła nogi Jezusa i otarła je swoimi włosami, a dom napełnił się wonią maści. Wir haben in unserem Lied zu Beginn gesungen, ich brauch dich, ja, ich brauch dich. Dzisiaj w naszej pieśni na początku śpiewaliśmy te słowa, ach, potrzebuję Cię. Und das ist wirklich so, wenn wir den Herrn Jesus nicht haben, haben wir gar nichts. I tak też naprawdę jest, jeśli nie posiadamy Pana Jezusa osobiście, to nie posiadamy niczego. Im letzten Buch der Bibel, in der Offenbarung, schreibt Johannes an Menschen. W ostatniej księdze biblijnej, w Księdze Objawienia, Jan pisze do ludzi, pisze do ludzi wierzących, do zboru, który był w Laodycei. Und sie sagten, ich bin reich geworden und brauche nichts. I ci ludzie tam w tej Laodycei myśleli w swoim sercu od pewnego czasu te słowa, że wzbogaciłem się i niczego już nie potrzebuję. Sie meinten, sie hatten alles, sie wären reich. Mieli takie wrażenie, że już wszystko posiadali, że bardzo się wzbogacili. Und Gott sagt ihnen, ihr habt gar nichts, weil der Herr Jesus stand draußen. Ale Pan Jezus, Bóg musiał im powiedzieć, że tak naprawdę niczego nie macie, bo Jezus Chrystus stał już na zewnątrz drzwi. Und wir haben uns gestern etwas mit dem Thema Gemeinschaft beschäftigt. Wczoraj mieliśmy okazję trochę przyjrzeć się tematowi społeczności, co to jest społeczność. Und haben gesehen, dass wir als Menschen von Natur aus keine Gemeinschaft mit Gott hatten. I widzieliśmy, że jako ludzie z urodzenia, z natury, nie posiadaliśmy społeczności z Bogiem. Und dass der Jesus auf diese Erde gekommen ist, um uns zu suchen und zu erretten, weil wir verloren waren. I że Pan Jezus właśnie po to przyszedł na ten świat, aby szukać i zbawić to, co stracone. Und jeder Mensch von Natur ist verloren, ob er es wahrhaben will oder nicht. I każdy człowiek z natury właśnie jest stracony, czy w to wierzy, czy nie. Es reicht auch nicht aus, an Gott zu glauben und zu glauben, dass Gott existiert. Też nie jest wystarczające, aby uwierzyć w to, że Bóg istnieje. Das tut der Teufel nämlich auch. Er glaubt auch, dass Gott existiert. Bo szatan też wierzy w istnienie Boże. Sondern du musst glauben, dass der Herr Jesus, der Sohn Gottes, auf die Erde gekommen ist und für dich ganz persönlich am Kreuz gestorben ist. Nie, ty musisz uczynić więcej. Ty musisz uwierzyć w to, że Jezus Chrystus przyszedł dla ciebie osobiście i że za ciebie poniósł Boży sąd za grzechy twoje. Und wir haben uns an den Vers erinnert, glaube an den Herrn Jesus und du wirst errettet werden. I wczoraj też przypomnieliśmy sobie jeden wiersz z Pisma Świętego, który mówi: uwierz w Pana Jezusa, a będziesz zbawiony. Und dann haben wir gesehen, dass wir jetzt auch als Christen den Herrn Jesus brauchen. Dalej widzieliśmy również to, że też już jako chrześcijanie, którzy uwierzyli, też potrzebujemy Jezusa Chrystusa. Dass wir Gemeinschaft haben mit dem Herrn Jesus und mit Gott dem Vater. Abyśmy mogli mieć społeczność z Bogiem Ojcem i z Panem Jezusem. Und dass wir Gemeinschaft haben als Christen, als Gläubige untereinander. Ale abyśmy też mogli mieć społeczność między sobą, jako wierzący. Und dass aus dieser Gemeinschaft mit ihm heraus jetzt auch die Kraft haben, Dienst für ihn zu tun. I że wynikiem tej społeczności z Bogiem i między sobą będziemy mieli siłę, aby też służyć Bogu na tej ziemi. Und wir werden sehen, dass der Herr Jesus für jeden Gläubigen eine Aufgabe hat. A dzisiaj zobaczymy, że właśnie Pan Jezus dla każdego wierzącego przygotował zadanie. Für Brüder und Schwestern, für Alte und für junge Menschen. Dla braci, dla sióstr, dla starszych i dla młodszych.
Aber weil die Aufgabe gibt und weil der Herr ist, können wir sie nur tun, wenn wir in Gemeinschaft mit ihm leben. Ale ponieważ on daje zadania, ponieważ on je zleca, ponieważ on jest panem tych zadań, to będziemy w stanie tylko i wyłącznie wykonywać je wtedy, jeśli będziemy jemu posłuszni. Und wir werden auch heute wieder eine Reihe von Bibelstellen an verschiedenen Stellen aufschlagen müssen, weil das Thema nicht an einer Stelle steht. I tylko wtedy, jeśli będziemy żyli w społeczności z Nim. I dzisiaj, rozważając ten temat, będziemy również przyglądali się różnym wierszom, ponieważ temat nie jest zawarty w jednym konkretnym fragmencie biblijnym wyłącznie. Und wir schlagen mal bitte auf Apostelgeschichte 22. Więc pierwsze miejsce otwórzmy z Dziejów Apostolskich, 22 rozdział. Dort berichtet der Apostel Paulus davon, als auf dem Weg nach Damaskus war, wie der Herr ihm begegnet ist. To jest miejsce, w którym czytamy o apostole Pawle, który opowiada, jak miał pierwsze spotkanie z Jezusem Chrystusem, jadąc do Damaszku. Und in Vers 10 lesen wir eine ganz wichtige Frage, die gestellt hat. I w 10 wierszu czytamy o bardzo ważnym pytaniu, które Paweł zadał Jezusowi Chrystusowi. Mianowicie to pytanie brzmi: co mam czynić, Panie? Diese Frage, die auf dem Weg nach Damaskus in diesem Augenblick stellte. To pytanie, które Saul wtedy zadał, jadąc i będąc w drodze do Damaszku, wurde für Paulus zu einer Lebensfrage. To pytanie stało się tak naprawdę pytaniem życiowym już dla Pawła przez całe jego życie. Sein ganzes Leben stand unter dieser Frage von diesem Moment an. Całe jego życie cechowało się tym jednym pytaniem. Und das ist auch eine Frage, unter der unser Leben stehen soll. I to tak samo jest pytaniem, które powinno cechować i nasze życie. Der Jesus ist unser Herr, hat die Autorität über unser Leben. Pan Jezus mianowicie jest naszym Panem, jeśli ma autorytet nad naszym życiem. Und wenn wir ihm dienen wollen, müssen wir ihn fragen, was wir tun sollen. I skoro chcemy mu służyć, to musimy go pytać, co i jak mamy służyć. Wir müssen ihn aber auch fragen, wann wir es tun wollen, wo wir es tun sollen und wie wir es tun sollen. Ale musimy go również pytać, kiedy mamy służyć i gdzie i w jaki sposób. Und in diesem Abschnitt, den wir in Johannes 12 gelesen haben, haben wir eine Frau mit Namen Martha. I teraz w naszym urywku w Jana 12 rozdziale widzieliśmy pewną niewiastę imię Marty, Marta. Und von ihr wird gesagt, sie diente. I o niej czytamy tutaj w tym drugim wierszu, że posługiwała, że służyła. Und von ihr können wir etwas lernen, wie Dienst für den Herrn Jesus aussieht, aber auch welche Gefahren da sind. I od niej możemy się dużo nauczyć, mianowicie jak można służyć Panu Jezusowi, ale jakie też są niebezpieczeństwa, zaczynając w służbie. Und um das zu verstehen, was wir hier von Martha lesen, müssen wir einmal erst Lukas 10 aufschlagen. I aby lepiej zrozumieć to, co tu jest opisane o Marcie, musimy przeczytać dodatkowo to same miejsce, ale z innej Ewangelii, z Łukasza, 10 rozdział. Marta. Wir lesen mal aus Lukas 10, Vers 38 bis 42. Łukasza 10, 38 do 42 wiersz. A gdy szli, wstąpił do pewnej wioski, a pewna niewiasta imieniem Marta przyjęła go do domu. Ta miała siostrę, a na imię jej było Maria, która usiadłszy u nóg Pana, słuchała Jego słowa. Marta zaś krzątała się koło różnej posługi, a przystąpiwszy rzekła: Panie, czy nie dbasz o to, że siostra moja pozostawiła mnie samą, abym pełniła posługi? Powiedz jej więc, aby mi pomogła. A odpowiadając, rzekł do niej Pan: Marto, Marto, troszczysz się i kłopoczesz o wiele rzeczy. Niewiele zaś potrzeba, bo tylko jednego. Maria bowiem dobrą cząstkę wybrała, która nie będzie jej odjęta. Marta hatte ein Herz für den Herrn Jesus. Ta Marta, która posługiwała, miała serce dla Pana Jezusa. Und sie nahm ihn bereitwillig in ihr Haus auf.
i z wszelką gotowością przyjęła Pana Jezusa do swojego domu. Ihr war keine Mühe zu viel, sie wollte etwas tun für ihn. Nie było to też dla niej obciążeniem albo zbyt wielkim trudem. Chciała mu posługiwać. Und wahrscheinlich waren bei dieser Gelegenheit eine ganze Reihe Leute in ihrem Haus. I całkiem prawdopodobnie przy tej okazji było jeszcze wielu innych osób w domu. Und es gab viel zu tun. I prawdopodobnie z wyniku tego miała wiele pracy. Und die Mütter oder Hausfrauen kennen dies sehr gut. I wszelkie, każda matka wśród nas i gospodyni domu dokładnie wie, co się z tym je. Und das müssen wir uns mal so ganz plastisch vorstellen, wie das hier war. I teraz wyobraźcie sobie to tak całkiem konkretnie. Da waren viele Leute zum Essen da. W tym domu teraz znajdowało się wiele osób, aby zjeść posiłek. Die Martha hatte viel zu tun und sie wusste gar nicht, wann sie alles machen sollte. I z tego powodu Marta, jak możemy sobie wyobrazić, miała dużo pracy i nie wiedziała, jak ogarnąć wszystko. Und die Maria setzt sich dann zu den Füßen des Herrn Jesus hin, um zuzuhören. Und ließ Martha mit der Arbeit allein. I w takiej sytuacji Maria usiadła sobie u stóp Pana Jezusa, aby przysłuchiwać się Jego słów i pozostawiła Martę samą w tej pracy. Und dann hat die Martha sich bei dem Herrn beschwert und hat gesagt, stört dich das gar nicht. I dlatego Marta jakby trochę użalała się przed Panem i mówiła, czy ci to nie przeszkadza, że ona mnie zostawiła. Und wir wollen nicht die Martha verurteilen hier. I gdy czytamy to, nie chcemy ją osądzać z tego powodu, że tak powiedziała. Aber wir wollen für uns etwas lernen, wir Brüder übrigens auch, ja? Ale chcielibyśmy coś nauczyć dla nas osobiście, też my jako bracia, siostry i bracia. Also das erste, was mal positiv ist, die Martha tat Dienst für den Herrn Jesus. Pierwsza rzecz, która była oczywiście dobra w jej życiu, była ta, że była gotów do pracy, aby usługiwać Panu. Aber dabei machte sie den Fehler zu glauben, dass der Dienst für den Herrn Jesus das Wichtigste war. Natomiast popełniła jeden zasadniczy błąd, mianowicie służąc uwierzyła i myślała, że służba jest najważniejsza. Und dadurch machte sie anderen Vorwürfe. I z tego powodu zaczynała innych jakby oskarżać, którzy nie usługiwali jak ona. Und gibt es etwas, was wichtiger ist als Dienst für den Jesus? A czy są rzeczy ważniejsze niż służba dla Pana Jezusa? Ja, das gibt es. Das ist nämlich die Gemeinschaft mit ihm. Tak, są. Mianowicie dokładnie to, co wczoraj widzieliśmy. Społeczność z Panem Jezusem. Und das hatte Maria verstanden. A Maria, która siedziała u stóp Pana, to zrozumiała. Und sie hatte vorher auch gearbeitet. Ona owszem wcześniej też pracowała. Denn in Vers 39 steht, die sich auch zu den Füßen Jesu niedersetzte. Bo w 39 wierszu w Łukasza 10 czytamy, że ona... Tak, ale w niemieckim jest napisane, że ona też usiadła u nóg Pana, a tu jest tylko napisane, że która usiadła u nóg, nie, że też usiadła. Also sie hatte erst etwas getan, aber jetzt war die Zeit gekommen, sich hinzusetzen und zuzuhören, was der Jesus zu sagen. Po prostu wskazuje to na to, że ona wcześniej też pomagała i dopiero później przysiadła się do nóg Pana Jezusa. Und was wir daraus erstens lernen ist, Gemeinschaft mit ihm ist wichtiger als Dienst für ihn. To, co z tego na pewno się uczymy, jest to, że społeczność z Nim stoi na pierwszym miejscu, przed służbą. Zweitens, Gemeinschaft mit ihm ist Voraussetzung für den Dienst für ihn. Po drugie, społeczność z Panem jest warunkiem do tego, aby służyć Panu. Drittens lernen wir, dass der Dienst auf den Herrn Jesus ausgerichtet ist und nicht auf uns selbst. Po trzecie, uczymy się tego, że służba zawsze skierowana jest wobec Pana. Jemu się należy, jemu ku jego chwale powinna być, a nie ku naszej. Es geht nicht darum, dass wir Anerkennung bekommen oder dass es anderen Menschen gefällt, sondern es muss dem Herrn Jesus gefallen. Nie chodzi o to, abyśmy otrzymali jakąś pochwałę, żeby nam się to podobało, co robimy, tylko żeby Panu się podobało. Und der Jesus sagt dann in der Antwort an Martha, dass sie besorgt und beunruhigt ist. Teraz Pan Jezus, kiedy Marta mu to powiedziała, odpowiedział jej, że ona... że ona się troszczy i kłopocze o wiele rzeczy. Ja.
Eins aber ist nötig, Maria hat das gute Teil erwählt. Niewiele zaś potrzeba, bo tylko jednego, Maria bowiem dobrą cząstkę wybrała. Und was ist das gute Teil? I co to jest ta dobra cząstka, którą Maria wybrała? Das ist, dass Maria die Erfahrungen, die sie zu den Füßen des Herrn Jesus machte, dass es ihr bleibender Besitz war. Mianowicie jest to tym, że Maria doświadczenia, które uzbierała u stóp Pana Jezusa, to co usłyszała w Jego obecności, to pozostało w trwale w jej sercu. Das kann uns keiner nehmen, das werden wir auch in den Himmel mitnehmen. To są również i w naszym życiu przemyślenia i wrażenia, które nikt nie jest w stanie nam już zabrać. Nawet do nieba je weźmiemy ze sobą. Und wenn unsere Frage wirklich ist, was soll ich tun, Herr, also auf ihn gerichtet ist, i gdy my zadamy to samo pytanie, co Paweł wtedy, co mam czynić, Panie, to znaczy też myślimy o Jego woli, dann stört es uns auch nicht, wenn andere uns nicht verstehen. Wtedy nie będzie nam też przykro, jeśli inni nas nie zrozumią w naszej służbie. Ich erzähle mal eine ganz kurze Geschichte, die sich mal zugetragen hat. Chciałbym wam w związku z tym opowiedzieć krótkie wydarzenie, które słyszałem. Da war in einer örtlichen Versammlung ein Bruder, der kümmerte sich um die Heizung. W pewnym miejscowym zborze był brat, który miał za zadanie, aby dbać o ogrzewanie sali. Das ist keine ganz einfache Aufgabe. Wcale to nie jest takie proste zadanie. Dem einen ist es zu warm, dem anderen ist es zu kalt. Z tego powodu, że dla jednej osoby jest za ciepło, dla drugiej za chłodno w sali. Und so war es da auch. Es gab immer jemanden, der gemeckert hat. I w tamtej sali było, w tamtym zborze było tak samo. Mianowicie był zawsze ktoś, któremu coś przeszkadzało. Und dann hat den Schlüssel von dem Raum auf den Tisch gelegt und hat gesagt, das kann jetzt jemand anders machen. I wtedy, kiedy tak się przed nim użalano, w końcu miał dość i oddał klucz sali, położył na stół przed wszystkimi braćmi i powiedział, dość tego, niech ktoś inny się zajmie tym zadaniem. Und dann war ein Augenblick Ruhe, bevor ein alter Bruder gesagt hat. I wtedy zapadła taka cisza, która trwała pewien czas, aż pewien starszy brat powiedział takie słowa. Hast du diese Aufgabe für die Geschwister oder für den Herrn getan? Zadał mu pytanie, czy ty wykonywałeś to zadanie dla wierzących, czy dla Pana? Und dann war wieder ein Augenblick Ruhe. Wtedy znowu zapadła cisza przez jakiś czas. Und dann hat den Schlüssel wieder genommen und den Dienst weitergetan. I znowu wziął ten klucz ze stołu i dalej kontynuował tą służbę, tej służbie. Wenn wir auf ihn gerichtet sind, dann haben wir die richtige Ausrichtung und dann haben wir auch innere Ruhe. I właśnie o to chodzi, jeśli Jemu służyć będziemy, na Nim skupiać się będziemy, to będziemy mieli w sercu pokój wszelkich trudnościach. Und wir sehen zwischen Maria und Martha diesen Unterschied, dass die eine innere Ruhe hatte und die andere noch nicht. I właśnie w tym polegała główna różnica między Marią a Martą, że jedna miała pokój w tym, co robiła, a druga była całkowicie zaniepokojona. Das ist auch, wenn wir dann weitergehen nach Johannes 11, ist es dort auch noch so. Gdy znowu wrócimy do Ewangelii Jana, 11 rozdziale, to widzimy to samo. In Johannes 11 finden wir den Bericht, dass Lazarus, der Bruder von Martha und Maria, gestorben war. Mianowicie w Ewangelii Jana, w 11 rozdziale, opisana jest ta historia o śmierci Łazarza, o bracie Marty i Marii. Und dann schicken die beiden Schwestern zu dem Herrn Jesus, um ihn rufen zu lassen. I wtedy te dwie siostry zawołali po Pana Jezusa, aby przyszedł i pomógł. Und dann dauert es 4 Tage, bis er kommt. Ale zanim Pan Jezus dotarł, minęły 4 dni. Und dann lesen wir in Johannes 11, Vers 20, dass Martha, als sie hört, dass der Herr Jesus kommt, ihm entgegenläuft. Das ist an sich erstmal gut. I czytamy właśnie w tym 11 rozdziale, w 20 wierszu, że gdy Marta usłyszała, że Jezus idzie, wybiegła na jego spotkanie. To też w pierwszej kolejności jest pozytywne, co ona tu zrobiła. Und dann spricht sie mit dem Herrn Jesus und immer wenn er etwas sagt, hat sie noch einen Einwand darauf. I wtedy czytamy, że rozmawia z Panem Jezusem i zawsze, gdy Pan jej coś mówi, to ona ma jakieś...
można powiedzieć, lepsze przemyślenia, albo musi go jakoś korygować, albo uważa, że nie do końca słusznie powiedział. Was ist mit Maria? A co widzimy w przypadku Marii? Das ist erstaunlich, sie bleibt ruhig im Haus sitzen. Jest to bardzo zadziwiające, że ona mimo to, że jej brat zmarł, spokojnie pozostaje w domu i siedzi. Bis zu einem Moment. Aż do pewnej chwili. In Vers 29, als sie von Martha hört, dass der Jesus sie ruft, steht sie dann schnell auf und geht zu ihm. Dopiero w 29 wierszu, gdy Marta jej powiedziała, że nauczyciel ją woła, to wtedy śpiesznie wstała i poszła do niego. Sie hatte also erst Ruhe und als der Ruf des Herrn kam, da zögert sie nicht. Więc najpierw miała naprawdę pokój wewnętrzny, ale gdy Pan ją zawołał, śpiesznie wstała i poszła. Und das musste Martha noch lernen. I dokładnie to brakowało Marcie. To musiała się Marta jeszcze nauczyć. Und das müssen wir auch lernen, zu wissen, wann ist Ruhe, wann ist Gemeinschaft und wann ist Dienst angesagt. I dokładnie to i my musimy się nauczyć, aby rozróżniać i wiedzieć, kiedy Pan od nas chce pokój, a kiedy od nas chce działanie i służbę. Und aus unserem Abschnitt in Johannes 12 sehen wir, dass Martha diese Lektion gelernt hat. Martha oder Maria? Martha. I właśnie w naszym urywku widzimy w 12 rozdziale Ewangeliana, że Martha tu się już to nauczyła. Hier steht, sie machten ihm ein Abendessen. Wir haben gestern schon gesehen, der Jesus ist der Mittelpunkt. Tutaj czytaliśmy, że oni jemu przygotowali tą kolację, tą wieczerzę. To znaczy, on był centrum tego wydarzenia. Und dann heißt es ganz einfach, und Martha diente. I czytamy już tylko proste słowa, mianowicie w drugim wierszu, a Marta posługiwała, nic więcej. Nicht mehr, sie hat keinen Vorwurf an andere, sie erwartet nicht, dass andere die gleiche Aufgabe tun. Już nie czytamy nic o tym, że się użalała, albo oczekiwała tego, że inni jej pomogą. Nie, po prostu posługiwała. Sie hat ihre Aufgabe vom Herrn angenommen und tut sie in Treue. Ona przyjęła już zadanie, które teraz miała od Pana i wiernie je wykonywała. Das ist etwas weiteres, was wir lernen wollen. To jest kolejną rzeczą, którą chcielibyśmy się nauczyć. Wenn der Jesus dir eine Aufgabe gegeben hat, dann hat er sie einem anderen noch lange nicht gegeben. Jeśli Pan zleca Tobie jakieś zadanie, to nie oznacza to, że komuś innemu zleca to samo zadanie. Vielleicht hat er für einen anderen eine ganz andere Aufgabe. Może dla kogoś innego ma zupełnie inne zadanie. Wenn du eine Aufgabe vom Herrn hast, dann bist du verantwortlich, sie in Treue für ihn zu tun. Jeśli ty masz zadanie, otrzymałeś zadanie od Pana, to jesteś odpowiedzialny, odpowiedzialna, aby je wykonać wiernie przed Panem i dla Pana. Und da brauchst du nicht zu gucken, was andere tun. I wtedy nie musisz rozglądać się wokół siebie i zadawać pytanie, co inni robią. Denn es gibt eine persönliche Verantwortung im Dienst. Z tego powodu, że masz osobistą odpowiedzialność w Twojej, Tobie zleconej służbie. Und dazu lesen wir auch mal ein paar Bibelstellen. Do tego przeczytajmy kilka wierszy. Zuerst aus dem Kolosserbrief, Kapitel 4. Pierwsze miejsce z listu do Kolosan, 4 rozdział. Vers 17. 4 rozdział, 17 wiersz. Powiedzcie też Archipowi, bacz, abyś wypełnił posługiwanie, które otrzymałeś w Panu. Paulus sagt hier dem Archippus, du hast einen Dienst im Herrn empfangen. Paweł musiał tutaj przypomnieć Archipowi, ty otrzymałeś służbę, posługiwanie od Pana. Und jetzt tu ihn auch. I teraz je wykonuj. Schon mal müssen wir etwas angeschoben werden von dem Herrn. I właśnie tak jest, my nieraz też potrzebujemy takie popchnięcie od strony Pana. Oder vielleicht auch von anderen Geschwistern, die sehen, dass der Herr uns eine Gabe, eine Aufgabe gegeben hat, dass sie uns mal ermuntern, etwas zu tun. Albo może też od strony innych wierzących, którzy dostrzegają tego, że Bóg dał nam pewien dar, ale nie używamy go. Denn dafür hat der Jesus uns hier gelassen, etwas für ihn zu tun. Ale po to Pan nas przecież tu zostawił, aby dla Niego służyć. Dann lesen wir eine Stelle aus dem 2. Timotheusbrief. Teraz drugie miejsce z drugiego listu do Tymoteusza. Kapitel 1, Vers 6. Pierwszy rozdział, 6 wiersz. Z tego powodu przypominam ci, abyś rozniecił na nowo dar łaski Bożej, którego udzieliłem ci przez włożenie rąk moich.
Es geht mir um den Ausdruck, die Gnadengabe Gottes anzufachen. Chodzi mi o to wyrażenie, abyś rozniecił na nowo dar łaski Bożej. Wie tut man das? Jak można rozniecić w sobie dar łaski Bożej? Ganz einfach, indem man sie gebraucht. Całkiem prosto, przez używając ten dar, przez używanie, wykonywanie go. Der Apostel brauchte das Bild eines Feuers. Apostoł Paweł tutaj używa pewien obraz, mianowicie obraz ognia. Und wenn ich dieses Feuer anpuste, dann geht die Flamme größer. I jeśli dmucham w ogień, to płomień się powiększa. Der Timotheus hatte eine ganz bestimmte Gnadengabe. I właśnie o to chodzi. Tymoteusz posiadał pewien od Pana mu dany dar. Und Gnadengabe meint, es ist von dem Herrn Jesus gegeben und es ist Gnade, dass er es gegeben hat. I dar łaski oznacza, że jest dany nam od Boga i że jest to łaską, że go posiadamy, a nie jakąś własną umiejętnością. Und dann haben wir die Verantwortung, sie auch zu nutzen. I wtedy mamy odpowiedzialność, aby ten dar używać dla niego, urzeczywistniać. Und gerade junge Geschwister stellen schon mal die Frage, ja, welche Aufgabe habe ich denn überhaupt? Często słyszymy właśnie, szczególnie z ust młodych wierzących, no jakie zadanie ja otrzymałem, co ja mam robić? Und ich sage dann immer erstens, bete zu dem Herrn Jesus und bitte ihn, dass er dir das zeigt. Ja często odpowiadam takim młodym wierzącym, po pierwsze, rozpocznij się modlić i pytać Boga o to, co On tobie dał. Aber zweitens machen wir auch oft die Erfahrung, dass der Jesus uns fast eine Aufgabe vor die Füße schmeißt und wir sehen sie geradezu. Ale po drugie, często doświadczamy właśnie tego, że Pan nam kładzie zadania dosłownie przed nogi nasze i my widzimy wyraźnie, że jest jakieś zadanie do zrobienia. Und dann müssen wir nicht fünfmal fragen, ob wir es tun sollen oder nicht. I wtedy nie powinniśmy tysiąc razy zastanawiać się nad tym, czy je wykonać, czy nie. Dann tu es einfach und dann wirst du feststellen, ob es das ist, was der Herr dir gegeben hat. Tylko po prostu zrób to zadanie i wtedy doświadczysz, czy to jest naprawdę to, co Bóg od ciebie chce. Und es ist die eine Seite, dass der Diener seinem Herrn verantwortlich ist. Jedna strona owszem jest ta, że każdy sługa, każdy z nas jest odpowiedzialny przed swoim Panem. Die Aufgaben, die er uns gegeben hat, hat der verherrlichte Herr jedem persönlich gegeben. Das lesen wir in Epheser 4. Bo zadania, które Bóg nam daje, są zadania, które bezpośrednio otrzymaliśmy od Pana, który jest uwielbiony w niebie. Und deshalb sind wir auch dem Herrn alleine verantwortlich. I dlatego jako otrzymujący te zadania jesteśmy osobiście przed nim odpowiedzialni wobec tych zadań. Aber trotzdem dürfen wir nicht denken, dass andere Geschwister das nichts angeht, dass wir unabhängig von ihnen sind. Natomiast nigdy nie możemy popełniać tego błędu, ten błąd, że myślimy, że to, co wykonujemy, nie obchodzi innych, że możemy sobie działać, jak nam się podoba. Sondern wenn wir einen Dienst tun, so wie zum Beispiel jetzt auch. Bo zawsze, gdy służymy, tak jak teraz tutaj, możemy wykonywać pewną służbę, dann unterstehen wir darin der Beurteilung von denen, die zuhören. To zawsze jest to oceniane przez tych, którzy przysłuchują się tej służbie. Und auch das will ich aus der Schrift kurz zeigen. I chciałbym wam również pokazać wiersz, który to pokazuje. Einmal 1. Korinther 14. 1. Koryntian, 14. rozdział. Vers 29. 29. wiersz. A co do proroków, to niech mówią dwaj albo trzej, a inni niech osądzają. Die anderen lasst urteilen. Das heißt, das, was dort geredet wurde, sollten sie beurteilen anhand des Wortes Gottes. A inni niech osądzają. To oznacza, że pozostali, obserwujący daną służbę, powinni oceniać to, co widzą, to, co słyszą. Und das ist das entscheidende Kriterium für jeden Dienst. Ist es in Übereinstimmung mit dem Wort Gottes. Jak oceniać? Oceniać na podstawie Słowa Bożego. I to jest decydującą rzeczą, mianowicie, czy służba dana jest zgodna ze Słowem Bożym. Und vielleicht noch eine zweite Stelle dazu aus Apostelgeschichte 17. Jeszcze drugie miejsce z Dziejów Apostolskich, 17 rozdział. Vers 11. 17 rozdział, 11 wiersz. Którzy byli szlachetniejszego usposobienia niż owi w Tesalonice,
Przyjęli oni słowo z całą gotowością i codziennie badali pisma, czy tak się rzeczy mają. Also, der Apostel Paulus verkündigte ihnen hier das Wort Gottes. Tutaj było tak, że tym słuchaczom apostoł Paweł głosił słowo Boże. Und jetzt hätten sie ja sagen können, ja, wenn der Apostel was sagt, dann wird das doch auf jeden Fall stimmen. I oni mogli teraz pomyśleć, ok, skoro to apostoł już mówi do nas, no to na pewno wszystko się zgadza. Aber sie haben dann zu Hause das Alte Testament, das war ja geschrieben, zur Hand genommen. Ale nie, tu czytamy, że oni badali pisma, to znaczy prawdopodobnie w domu brali Stary Testament, który wtedy jedynie był już spisany. Und haben geprüft, ob das alles in Übereinstimmung war mit dem Wort Gottes. I po prostu porównywali to, czy to, co Paweł im tutaj głosił, zgadzało się z tym, co pisane było w Starym Testamencie. Und zweitens haben sie es bereitwillig aufgenommen. Ale po drugie czytamy, że chętnie przyjmowali to słowo. Sie waren also bereit, auf das zu hören, was Gott ihnen zu sagen hatte, auch wenn es bedeutete, sie mussten etwas ändern in ihrem Leben. To znaczy, że byli gotów przyjąć to, co Bóg do nich mówił, nawet jeśli to oznaczało, że musieli coś zmienić w swoim życiu. Und so wollen auch wir nicht nur auf das hören, was uns gefällt, sondern auf alles, was Gottes Wort uns zu sagen. I to jest bardzo ważne, żebyśmy też słuchali wszystkiemu, co Słowo Boże do nas mówi, nie tylko temu, co nam się osobiście podoba. Aber Dienst für den Herrn Jesus ist natürlich viel mehr als das Wort Gottes zu verkündigen. Natomiast musimy wiedzieć, że usługiwanie albo służba dla Boga oznacza o wiele więcej, jak tylko głoszenie Słowa Bożego. Und Dienst ist auch viel mehr als das, was in den Zusammenkünften der Gläubigen stattfindet. I jest znacznie więcej służb, jak tylko te, które widzimy gołym okiem, można powiedzieć, w zborach. Das können auch ganz praktische Dinge sein. Służba dla Boga mogą być całkiem codzienne sprawy. Alles, was du aus Liebe zu dem Herrn Jesus tust, wszystko, co wykonujesz z miłości do Pana Jezusa, weil du empfindest, er hat dir das gezeigt, bo masz takie przekonanie, że On ci to zadanie zlecił, że ci je pokazał, ist Dienst für den Herrn Jesus. To wtedy jest to służbą dla Pana Jezusa. Ihr Mütter, wenn ihr Kinder für den Herrn Jesus aufzieht, ist das Dienst für ihn. Jeśli wy, matki, posiadacie dzieci i wychowujecie je dla Pana, aby Jemu służyły, to jest to również służbą dla Boga. Wenn du vielleicht einen Krankenbesuch machst, um jemanden zu ermuntern, ist das Dienst für ihn. Jeśli odwiedzasz osobę chorą, leżącą w szpitalu i czynisz to dla Pana, jest to służbą dla Boga. Wenn ihr Gastfreundschaft an anderen Menschen übt, ist das Dienst für ihn. Jeśli okazujecie gościnności, zapraszacie innych ludzi, innych wierzących, jest to również służbą dla Pana. Oder zum Beispiel so ein Versammlungsraum muss auch sauber gemacht werden, ist auch Dienst für ihn. Albo na przykład musicie regularnie sprzątać tą salę zborową, jest to również służbą dla Pana. Wenn du für andere Menschen betest, ist das Dienst für ihn. Jeśli modlisz się w domu dla innych, jest to również służbą. Wir sehen, es ist ganz viel und vieles wird von anderen gar nicht gesehen, aber der Herr sieht es. Widzimy, że jest znacznie więcej służb, może nawet służby, które inni nie widzą, a jednak jest to służbą dla Pana. Und ich möchte dann gerne uns noch etwas beschäftigen mit den Jüngern des Herrn Jesus. Chciałbym jeszcze zwrócić nam uwagę na uczniów Pana Jezusa. Wir lesen ein paar Verse aus dem Markus Evangelium. I przeczytamy kilka wierszy z Ewangelii Marka. Aus Markus 3 zuerst einmal. Pierwszy wiersz z Marka, trzeci rozdział. Markus 3, Vers 13 bis 14. Trzeci rozdział, 13 i 14 wiersz. I wstąpił na górę i wezwał tych, których sam chciał, a oni przyszli do niego. I powołał ich 12, żeby z nim byli i żeby ich wysłać na zwiastowanie Ewangelii. Wir sehen, der Herr Jesus beruft hier seine Jünger. Widzimy w tym urywku, że Pan Jezus powołuje swoich uczniów. Und Jünger heißt Nachfolger oder Schüler. A słowo uczeń oznacza naśladowca albo uczeń, który uczy się od swojego Pana. Und wir alle dürfen Jünger des Herrn Jesus sein. I my wszyscy możemy być właśnie takimi uczniami Pana Jezusa. Und damit sind
zwei Aufgaben verbunden. I gdy stajemy się uczniami Pana Jezusa, to już w związku z tym mamy z automatu dwa zadania. Und das, was wir hier in Vers 14 gelesen haben, unterstreicht das, was wir schon gehört haben. To, co czytaliśmy tutaj w 14 wierszu, podkreśla to, co już słyszeliśmy. Dass die erste Aufgabe ist, dass wir bei ihm sind. Das heißt, Gemeinschaft mit ihm haben. Że nasze pierwsze zadanie polega na tym, że po prostu jesteśmy przy nim, z nim. Cieszymy się społeczności z nim. Und der zweite Zweck der Jüngerschaft ist, dass er uns gebrauchen möchte im Dienst für ihn. A drugie zadanie jest jako ucznie, jest to, że on nas używa też całkiem praktycznie w służbie. Also aus der Gemeinschaft mit ihm können wir dann Dienst für ihn tun, sendet er uns aus. Więc możemy usługiwać tylko wynikiem społeczności, którą mamy osobiście z nim. Und er ist es, der aussendet zum Dienst. Musimy też pamiętać o tym, że on wysyła do służby sług swoich. Es sendet kein Missionswerk oder keine Institution aus zum Dienst. Nie jakieś stowarzyszenie misyjne albo jacyś szczególnie ludzie wysyłają w służbę. Der Herr alleine hat die Autorität. Nie, jedynie i wyłącznie Pan ma autorytet wysyłać. Kein Mensch. Żaden człowiek. Und er gibt auch die Aufgabe, auch kein Mensch. On też zleca nam zadanie konkretne, nie człowiek. Und wir lesen dazu einen Vers in Epheser 2, Vers 10, der ganz wichtig ist. Przeczytamy w związku z tym wiersz z listu do Efezjan, z drugiego rozdziału, który jest też bardzo ważny. Dziesiąty wiersz. Drugi rozdział listu do Efezjan. Jego bowiem dziełem jesteśmy, stworzeni w Chrystusie Jezusie do dobrych uczynków, do których przeznaczył nas Bóg, abyśmy w nich chodzili. Also jede Aufgabe, die wir für den Herrn Jesus haben, hat er schon lange vorbereitet. To znaczy, każde zadanie, które wykonujemy dla Pana, on przygotował. Und jetzt kommt es darauf an, dass wir die Aufgaben für ihn auch tun. I teraz ważne jest właśnie to, żebyśmy te zadania też wykonywali. Weil die Aufgabe, die du hast, die kann kein anderer tun. Z tego powodu, że zadanie, które ty otrzymałaś, nikt inny nie może je wykonywać. Und wenn wir sie nicht tun, dann bleiben sie praktisch liegen. Jeśli my je nie wykonujemy, to po prostu zostaną niewykonane. Aber der Jesus möchte, dass sie getan werden. Ale Pan Jezus pragnie tego, aby zadania wszystkie były wykonane i zrobione. Und wenn wir jetzt die Jünger ansehen, wie das bei ihnen funktioniert hat, dann ist das sehr interessant. Jeśli teraz będziemy obserwowali uczniów, jak oni to robili, to jest to bardzo ciekawe dla nas. Also er hat sie berufen, damit sie bei ihm seien und dann wollte er sie aussenden. Najpierw czytamy, że Pan Jezus ich powołał, aby byli z nim, a potem wysłał ich w służbę. Und in Markus 3, 4 und 5 sind sie dann die ganze Zeit bei dem Herrn Jesus. A gdy czytamy właśnie ten trzeci, czwarty i piąty rozdział Ewangelii Marka, to widzimy właśnie tą rzecz, że oni cały czas byli najpierw z nim. Sie haben ihn begleitet auf seinem Weg, sie haben gesehen, was er getan und gehört, was er geredet hat. Cały czas szli z nim w jego, na jego drodze, w jego służbie, przysłuchiwali się jego słowom, widzieli, co on czynił. Und wir lernen daraus, dass es normalerweise eine gewisse Vorbereitungszeit braucht. I to nam pokazuje, że każdy sługa potrzebuje najpierw pewien czas przygotowawczy. Wir müssen ein Stück Weg mit ihm gegangen sein, von ihm gelernt haben, bevor wir etwas tun. My też musimy najpierw pewien czas z nim iść, uczyć się od niego, przysłuchiwać się jego słowom. Und wir finden das bei manchen Männern Gottes in der Bibel, die eine besondere Aufgabe hatten. I właśnie to samo widzimy w przypadku wielu mężów Bożych, którzy posiadali pewne zadanie, którzy otrzymali pewne zadanie. Ein Mose hat 40 Jahre in der Wüste gelernt. Na przykład Mojżesz, on zanim stał się tym, który wyprowadził lud izraelski z Egiptu, to najpierw musiał 40 lat spędzić w pustyni. Auch Johannes der Täufer und Paulus selber wurden in der Wüste vorbereitet. Też Jan Chrzciciel, tak poza tym, i apostoł Paweł zostali przygotowani na pustyni, zanim mogli służyć. Nun, das dauert natürlich nicht immer 40 Jahre, ja? To nie oznacza, że zawsze Bóg nas wszystkich dosłownie 40 lat tak kształci. Auch Kinder können natürlich etwas für den Herrn Jesus tun und nachdem du dich bekehrt hast, kannst du auch sofort ein Zeugnis sein. Bo też dzieci usługiwają, też dzieci mogą służyć, usługują. I gdy się nawracasz, też możesz już przyznawać się do Pana Jezusa bezpośrednio.
Aber trotzdem bleibt es dabei, wir müssen von ihm lernen. Natomiast zasada zostaje taka sama, że najpierw musimy się od niego uczyć. Und in Markus 6, Vers 7 beginnt dann eigentlich erst der Dienst der Jünger. I w Ewangelii Marka w 6 rozdziale, w 7 wierszu widzimy, że dopiero od tego momentu rozpoczyna się osobista służba właśnie tych uczniów. 7 wiersz, potem wezwał 12 i począł ich wysyłać po dwóch i dał im moc nad duchami nieczystymi. Und wir lernen, dass auch wann wir einen Dienst tun sollen, dass das entscheidet. To nam pokazuje, że też moment i odpowiednia chwila, w której Bóg chce, abyśmy zaczęli służyć, też od Niego zależy. Wir lernen zweitens hier, wenn den Auftrag gibt, etwas zu tun, dass dann auch die Fähigkeit und die Kraft gibt, es zu tun. Poza tym uczymy się to, że gdy On nam daje pewne zadanie i zlecenie, to da nam też umiejętności do tego i możliwości, żeby to zadanie wykonać. Wir haben die Kraft nicht in uns und wir brauchen sie auch nicht in uns. My sami z siebie nie posiadamy siły w nas, aby służyć i też nie potrzebujemy jej. Gerade wenn wir z nas. Gerade wenn wir empfinden, dass wir in uns keine Kraft haben, kann der Herr uns gebrauchen, weil uns dann die Kraft gibt. Bo przecież jak często doświadczyliśmy tego, że gdy odczuwaliśmy się właśnie bezsilni, że wtedy Bóg nas użył i dał nam siły. Und es kommt nicht darauf an, ob du große oder wichtige Aufgaben tust, sondern ob du die Aufgabe, die der Herr gegeben hast, in Treue tust. I też nie chodzi tak bardzo o to, czy ty otrzymałeś duże zadanie, czy małe zadanie, tylko najistotniejszą rzeczą jest to, czy wykonujesz to zadanie wiernie. Denn der Herr gibt Lohn für Treue, nicht ob du etwas besonders Wichtiges gemacht hast. Bo Bóg wynagrodzi cię według wierności, w której wykonywałeś swoje zadanie, a nie według tego, czy twoje zadanie było ogromne, czy małe. Und wir lernen hier auch, dass es gemeinsamen Dienst gibt. Poza tym widzimy tutaj właśnie w przypadku uczniów, że istnieje też coś takiego jak wspólna służba. Er fängt hier an, sie zu zwei und zwei auszusenden. Mianowicie widzimy, że począł wysyłać ich po dwóch. Das ist nicht immer so, aber manchmal tut es. Nie zawsze tak jest, ale nieraz Pan tak czyni. Das ist auch etwas sehr Schönes. Jest to również czymś pięknym. Wir dürfen uns ergänzen. Bo w wspólnej służbie możemy się uzupełniać. Wir haben unterschiedliche Aufgaben und Fähigkeiten und dann geht es manchmal zusammen sehr gut. Każdy z nas posiada inne zadania, inne umiejętności i gdy możemy wykonać pewne zadania wspólnie, to nieraz lepiej damy radę niż samotnie. Und bei dem Herrn Jesus funktioniert das manchmal ganz erstaunlich. W przypadku Pana Jezusa często jesteśmy zdziwieni, jak On działa. Die meisten kennen wahrscheinlich Petrus und Johannes etwas. Mianowicie, jak On łączy ze sobą dwóch sług. Na pewno znacie przykład Jana i Piotra. Und die beiden sind total unterschiedlich. Bo właśnie ci dwaj z natury są sobie zupełnie przeciwni. Und wir würden vielleicht sagen, das funktioniert doch nicht zusammen. My, po ludzku mówiąc, byśmy powiedzieli, to nie ma sensu, żeby tych dwóch akurat połączyć w służbie. Aber wenn es unter der Autorität des Geistes Gottes funktioniert, dann funktioniert es sehr gut. Ale gdy dwaj sobie zupełnie przeciwne charaktery służą pod autorytetem Bożym i Ducha Świętego, to zaczyna to nagle funkcjonować. Und das ist bei Petrus und Johannes. Wir finden sie sehr oft zusammen und es funktioniert immer gut. I właśnie to widzimy bardzo często w przypadku Piotra i Jana. Oni często wspólnie służyli i działało to, funkcjonowało. Sie haben sich ergänzt im Dienst für den Herrn Jesus. Oni wręcz uzupełniali się w tej ich różnorodności w służbie. Und wir haben heute keine Zeit, das gebe ich mal so als Aufgabe für zu Hause mit 1. Korinther 12 zu lesen. Dzisiaj mamy za mało czasu, aby to uczynić, ale chciałbym wam dać pewne zadanie domowe. Przeczytajcie list do Koryntian 12 rozdział. Da sehen wir, dass es sehr unterschiedliche Aufgaben und ganz unterschiedliche Fähigkeiten gibt. Tam widzimy, że opisane są bardzo różne zadania, bardzo różne umiejętności. Und wenn sie unter der Autorität des Herrn, unter der Leitung des Geistes genutzt werden, ist es immer in Harmonie. I gdy my wszyscy będziemy używali i wykonywali te różne zadania pod autorytetem Ducha Świętego, w zależności od Niego, to wtedy będzie to błogosławieństwem. Und dann finden wir in diesem Kapitel zwei ganz wichtige Wahrheiten. I w tym właśnie rozdziale opisane są dwie bardzo ważne prawdy. Die erste ist, dass
die Gefahr da ist, dass jemand denkt, meine Aufgabe ist so unwichtig, die ist eigentlich gar nicht nötig. Mianowicie, pierwsza prawda jest pewne niebezpieczeństwo, które Słowo Boże nam przedstawia, że ktoś sądzić może, że moje zadanie jest tak nieznaczące, że jest no nieważne. Der Jesus zeigt, jede Aufgabe ist nötig. Ale Pan Jezus pokazuje nam, że każde zadanie jest ważne. Und nimmt das Bild von unserem menschlichen Körper, um das zu zeigen. I aby nam to pokazać, przedstawia ludzkie ciało. Und dann denkst du vielleicht, na gut, das Herz ist wichtig, ohne das Herz kann ich nicht leben. I patrząc na organy ludzkiego ciała, powiedziałbyś może, owszem, serce jest bardzo istotne. Bez serca ciało nie żyje. Aber den Daumen, den brauche ich vielleicht nicht. Ale kciuk już nie jest taki ważny, nie potrzebuję go. Dann versucht man ohne Daumen den Knopf hier am Hemd zuzumachen. Ale spróbuj teraz bez kciuka zapiąć sobie guzik koszuli. Das wird sehr schwierig werden. Nagle zauważysz, że jest on całkiem ważny. Also der Herr hat für jeden eine Aufgabe. Zauważamy, że tak samo jest właśnie w ciele duchowym. Pan dla każdego ma zadanie. Jeder wird gebraucht. Każdy jest potrzebny. Und die zweite Gefahr ist, dass man denkt, ich brauche die anderen nicht. A druga prawda tam opisana jest to niebezpieczeństwo, że ktoś czuje się tak ważny, że myśli, ja innych nie potrzebuję. Und da sagt der Jesus auch, nein, ich brauche alle. Ale Pan Jezus również w takim przypadku mówi, nie, też i ty potrzebujesz wszystkich. Potrzebuję wszystkich sług. Denn der Jesus beurteilt, wie wichtig die Aufgabe ist. Bo to Pan Jezus ocenia, jak ważne jest jak dane zadanie, nie my. Und er beurteilt die Treue. I on też ocenia wierność, według której działaliśmy. Und jede Aufgabe, die in Treue für ihn getan wird, i każde zadanie, które wykonamy z wierności, wird er einmal belohnen am Richterstuhl des Christus. Każde zadanie on wynagrodzi przed stolicą sędziowską. Dann werden wir verherrlicht vor ihm stehen. Wtedy będziemy stali przed nim już w chwale, uwielbieni. Und dann wird er uns zeigen, was er in unserem Leben wirken konnte. I on nam wtedy pokaże to, co on zadziałał przez nas i w nas. Und wir haben gesehen, er hatte die Aufgabe für uns schon vorbereitet. I wtedy w końcu zrozumiemy to, że on przygotował każde zadanie dla nas. Er hat uns auch die Fähigkeit und die Kraft gegeben, diese Aufgabe zu tun. Że on dał też umiejętności i siły, aby wykonać to zadanie. Und dann stellen wir uns die Frage, haben wir dafür Lohn verdient? I wtedy zauważymy to, że i zadamy sobie pytanie, czy my w ogóle zasługujemy na wynagrodzenie w takim razie. Und natürlich haben wir keinen Lohn dafür verdient. I zrozumiemy, że my nie zasługujemy na żadne wynagrodzenie. Aber er belohnt uns trotzdem, und das ist Gnade Gottes. Ale mimo to on nas wynagrodzi. I to wtedy pojmiemy, że jest całkowicie i jedynie łaską Bożą. Dann gehen wir noch ganz kurz zum Schluss auf Markus 6, Vers 30 und 31. Jeszcze na koniec z Marka 6 rozdział, 30 i 31 wiersz. Zeszli się apostołowie u Jezusa i opowiedzieli Mu wszystko, co uczynili i czego nauczali. I rzekł im, wy sami idźcie na osobność, na miejsce ustronne i odpocznijcie nieco, albowiem tych, co przychodzili i odchodzili, było wielu, tak iż nie mieli nawet czasu, żeby się posilić. Und wir wollen hieraus noch lernen, dass, wenn wir den Dienst für ihn getan haben, wir wieder ganz nah zu ihm kommen müssen. Z tych dwóch wierszy dowiadujemy się dokładnie to, że gdy już wykonamy pewne zadanie dla Pana, to wtedy znowu musimy wrócić do Niego, aby tam odpocząć. Die Gemeinschaft mit ihm ist etwas, was wir immer wieder brauchen und bewusst aufsuchen müssen. I tam, w tej społeczności z Nim, to potrzebujemy właśnie, ten odpoczynek. Wciąż na nowo potrzebujemy. Weil gerade nach einem Dienst für ihn sind wir Angriffsziele des Teufels. Z tego powodu, że bardzo często tak jest, że gdy wykonamy pewne zadanie skutecznie, to bardzo często nas szatan atakuje. Und dann berichten sie dem Herrn Jesus alles, was sie getan haben. Wir dürfen sagen, na kommen wir im Gebet zu ihm. I tu widzieliśmy, że oni opowiedzieli Mu wszystko, co uczynili. To nam przypomina modlitwę, w której zwracamy się do Pana, gdy wykonaliśmy jakąś służbę. Sie haben sich nicht selber auf die Schulter geklopft, sondern sie sind zu dem Herrn Jesus gegangen. Oni nie pochwalali siebie samych i czuli się dumni, tylko przyszli z tym do Pana, z tym, co uczynili. Und dann lernen wir hier auch noch, dass es nötig ist, mal etwas auszuruhen. A po trzecie,
dowiadujemy się to, że potrzebowali też odpoczynku. Wir können nicht immer arbeiten, wir können nicht immer Dienst für ihn tun. My nie możemy non-stop działać, pracować i służyć. Wir brauchen auch Zeit gleichsam, um unseren Akku etwas aufzuladen. My też potrzebujemy od czasu do czasu chwili, aby naładować, można powiedzieć, akumulator. Dann sagt er, ruht ein wenig aus. Pan tu do nich mówi, odpocznijcie nieco. Er nimmt sie mal etwas an die Seite in die Ruhe. Można powiedzieć, sprowadza ich z drogi służby trochę na bok, aby odpoczęli. Und solche Zeiten brauchen wir auch. I my też potrzebujemy takiej chwili w życiu. Vielleicht mal so eine halbe Stunde ganz in Ruhe für sich alleine mit dem Herrn Jesus. Może na pół godziny tak na osobność z Panem Jezusem w modlitwie. Ohne dass uns ein anderer stört. Bez przeszkód, bez rozmów z innymi. Und ich sag das mir und auch den Jüngeren, es geht auch mal eine Stunde ohne Handy. I mówię to do mnie osobiście, ale też do was wszystkich. Uwierzcie mi, jest możliwe też spędzić jedną godzinę w życiu bez komórki, bez telefonu komórkowego. Einfach in Ruhe mit dem Herrn Jesus, um dann vorbereitet zu werden auf die nächsten Aufgaben für ihn. Abyśmy też mieli takie chwile właśnie w życiu spokoju, bez komórki, bez innych rzeczy, aby być przygotowani przez Pana na dalszą służbę. Und lasst uns diese Aufgaben, die er uns gegeben hat, in Treue für ihn tun. I zachęcajmy się w tym, aby każde zadanie, które on nam dał, wiernie wykonywać.